Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy po finałach 13 Mistrzostw Polski Kobiet w boksie, które odbywały się od czwartku do niedzieli w Lublinie. Jest z nami nowa mistrzyni Polski w kategorii do 51 kg, Sandra Drabik, King Boxing Kielce. Sandra, wymazałaś z kategorii 51 Karolinę Michalczuk. To znaczy Karolina sama przyszła do kategorii 54, dlatego też było mi łatwiej zdobyć mistrza Polski w tym roku. Nie myślałeś, że Karola jednak zostanie w 51 i dojdzie do rewanżu? To znaczy nie zastanawiałam się tak szczerze nad tym. Przygotowywałam się do mistrzostw Polski i nie robiłoby mi to różnicy, czy Karolina pójdzie w 51 czy 54, i tak bym wyszła i boksowała. W finale kategorii 51 spotkały się dwie kickbokserki. Tak, dwie kickbokserki. I to dwie mistrzynie świata, mistrzynie Europy. Żaneta mówiła mi, mam 26 tytułów mistrzyni Polski, tak skromnie, a ty tych tytułów masz też mnóstwo chyba na swoim koncie. No ja mam troszeczkę mniej, około 10 myślę, że tak będzie. No krócej boksuję na pewno i kickboksuję niż Żaneta. No, z Żanetą już się znamy kilka lat, także ta walka była też o tyle trudna, że już znamy. I to każda wie, co druga potrafi i trzeba było się wybadać jednak, żeby nie wpaść tu na jakąś kontrę. Zazwyczaj to ty wygrywałaś, jak miałeś okazję się ze sobą zmierzyć? Tak, do tej pory to ja zawsze górowałam, jeśli boksowałyśmy i w kickboxingu tak samo. Zostałaś mistrzynią Polski na rok 2013, to pierwsza taka poważna impreza w tym roku. Jakieś plany dalej na 2013 rok? No tak, teraz będziemy mieć turniej Sztama, Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie. Planuję też wystartować sobie w Mistrzostwach Polski w kickboxingu w odmianie low kick. Także kilka startów jeszcze przede mną. Ja tak troszeczkę dalej wybiegnę i za 3 lata igrzyska w Rio de Janeiro. No to ja powiem, że zobaczymy. No mam nadzieję, no myślę, że to jest marzenie każdego sportowca i no, na pewno będę do tego dążyła, żeby doskonalić swoje umiejętności. No i bardzo bym chciała. Jeszcze raz przyjmij gratulacje, złoty medal zawisł dzisiaj na szyi, wracasz do Kielc z pięknym medalem i szarfą i życzę Ci tego, żeby w przyszłym roku w kolejnych Mistrzostwach Polski także, żebyś była najlepsza. Dziękuję bardzo.